czas na pobicie rekordu świata. Żyje! Nagrywa dalej? Zobaczmy, czy nagrywa. Kręci! Lecimy dalej! Z jakiej wysokości jestem w stanie najwyżej opanować piłkę? Do żonglerki? Nie będę robił tego dzisiaj na boisku. Będę robił to. Stop! Jestem właśnie na terenie bungee w Krakowie. Witam. Czyli miejsca, gdzie najwyżej w Polsce możecie skoczyć na bungee. A my dzisiaj spróbujemy z najwyższej wysokości właśnie tam rzucić piłkę, a ja na dole będę próbował ją przyjąć. Spokojnie, najpierw zaczniemy od 10 i będziemy stopniowo podnosić dźwig do samej góry. Mamy 3 kamery. I uwaga, rekord świata aktualny wynosi 35 metrów. Montujemy GoPro. Przyjął to m.in. Luis Suarez i chłopaki z F2 Freestylers. Ty byś to pewnie zrobił, nie? Zaczynamy! Wychodzimy tylko na 10 metrów, żeby sprawdzić, jak te piłki w tej ilości spadają z tego profesjonalnego worka do trzymania freestyle'owych piłek. Wznosimy się, ekipo! To chyba już 10 metrów, czy jeszcze nie? No to sprawdźmy, jak wygląda świat z 90 metrów. No to panowie, jedziemy na 90. Ci, co stąd skaczą na bungee, naprawdę mega szacun. Ja raz w życiu skakałem na spadochronie, było to w Dubaju, ale przyznam szczerze, że w tym momencie tutaj stresuję się troszkę bardziej. A kolega, nie. No nic, jedziemy w dół. Czas spuszczać piłeczki. Sam dźwig waży 120 ton, zresztą widzicie za mną przeciwwagę. Jego maksymalny udźwig to 10 ton, a wysokość, jaką jesteśmy w stanie się zbić do góry i skoczyć na bungee, 90 metrów. Rozpoczynamy pierwszą wysokość. Michał wjeżdża na około 10 metrów, a na dronie sprawdzimy, czy na tej wysokości jest. Od Krzycha do Ronaldo program robi robotę. Do góry! Szczerze nie mam zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie, bo jak będzie zachowywać się piłka z 10 metrów, 20 jeszcze wyżej. Robię to po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że uda się ta próba skuteczna. Aktualna pierwsza wysokość to... Proszę powiedzieć, 14 metrów. 14 metrów na początek. Dron czeka, Michał czeka, ja czekam. Dobra, gramy. Pierwsza próba udana. Wyżej! Piłek u góry jeszcze trochę zostało. Próba numer 2 z wysokości 22 metry. Ale patrz, jak to robi dużo różnicy. 10 metrów tylko wyżej, a już od razu jest całkiem inna. O! Piłka musi siąść centralnie na płaskim podbiciu. A nie mogę tego trafić, bo ta piłka wiruje w powietrzu. Dawaj. Yes! Do góry! Próba pierwsza za pierwszą próbą. Próba druga za próbą numer 2. Tak było? Tak było. Tak było. Dobra, nieprawda, zrobiliśmy to za czwartą próbą. Ale teraz czas już na hardkorową wersję. Lecimy 37 metrów, czyli o 1,5 metra wyżej niż aktualny rekord świata. Mój ty droniku, wyruszaj! Profesjonalne studio filmowe gotowe, jedna kamera, dron, gość u góry, no i najbardziej profesjonalna kamera w slow-mo. Siewie. Idziemy na rekord świata, jakby to powiedział Pasza, w tej chwili moje nogi są tak ciężkie, jak jego bicepsy.
A mogą takie być, jeżeli dostaną takim strzałem z 37 metrów. Ta piłka bardzo mocno wiruje, ja nie wiem, w którym miejscu dokładnie powinienem się znaleźć, ale myślę, że te 1,5 sekundy wystarczy. Fizycy? Teraz proszę 10 metrów dodać i liczyć prędkość. O Jezu, co nie. Było bardzo blisko. Pierwsza myśl, przyjmij na główkę. Druga myśl, przyjmij na bark. To nie były najmądrzejsze moje myśli dziś. Aj! Ale zgaszona była nieźle. Nie zdążyłem. Zrobię to. Nagrywa dalej? Zobaczmy, czy nagrywa. Kręci! Lecimy dalej! Ale to jeszcze nie koniec, walczymy dalej. 37, rekord świata nowy ustanowiony. Droniku, proszę Cię, wyruszaj jeszcze troszkę wyżej. Rekord świata pobity, niesamowite uczucie. Co prawda nikt mi tutaj dyplomu Guinnessa nie daje, ale ja jestem szczęśliwy. Teraz lecimy dalej, podnosimy naprawdę wysoką mega poprzeczkę i drona na wysokość 50 metrów. Stopak, fizycy, ile to jest? Nie w takich. Stop. 50 metrów mamy! 50 metrów. To myślę, że to będzie naprawdę niezły wyczyn. Jeżeli się podoba, to możecie 50 tysięcy łapy w górę wbić. No chyba, że będzie więcej. Aparaty wszystkie uruchomione. Mąka u góry uruchomione, piłeczki w dłoni. Dron gotowy. Lecimy! No! To jest do zrobienia. To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Ale ciężko złapać moment, żeby nie dostać piłką w głowę, tylko nogę. Jak? Powiedz to! Come on! Dobra! Come on. Jak złapię piłkę z 50 metrów, to obiecuję wam wszystkim, przy nich, że na tej macie zrobię fikołka. Wolno spada, dzięki! Złapałem! Jakbym grał w baseball, w krykiecie to by było zaliczone, ale mam złapać na nogę! Auć! Jezu! Dalej, do góry! Bang! Co prawda jak Suarez była przyjęta, bo w obrębie pół metra obok nogi, ale no ja nie mogę tego uznać. Musi być do kapek. 50 metrów do kapek. Walczymy. Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! I fikołek! Przyznam, że emocje niesamowite, rekord 50 ustanowiony, z czego jestem mega dumny. Chłopaki powiedzieli, że z racji tej okazji zrobią salto z bungee. Damy bungee jumping Kraków. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ale to w cud. A nawet dwa. Może nawet trzy, zobaczymy w wydaniu Michała. No to na razie. Próbujemy tym razem również salto, tylko w tył. Trajerem bungee. Oh!
bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście, jeżeli chcecie skoczyć na bungee w Krakowie albo z okolic jesteście, to zapraszam na bungee Kraków niedaleko Tauron Areny. A my widzimy się w kolejnych odcinkach i byłoby bardzo miło, jeżeli byście na przykład wbili tyle łapek, ile metrów. Dzisiaj był rekord. Piona. Drop it like it's hot.